Nogą w paskach robi, czujcie się ciężar uniesiony. Patrzcie na brzegi sztangi. Jeżeli brzegi są uniesione, Aleksiej, gotowy? Wszystko poszło. I kolejny Izzy Witiszka. No i kolejni się przygotowują, Izzy. 300 uniesione. To jest, proszę Państwa, dla nich rozgrzewka dopiero. To się nic nie dzieje. No i Lukas Pogoda. Jest 300 zaliczone. Następny Ole Martin. Ole Martin Christiansen. Ale wziął, jakby nic nie ważyło. Kolejny Grzesiu Szymański, zapraszam. Po tej konkurencji dokończymy szybko konkurs na mężczyzn, przenoszenie walizek, wręczymy pucharek. I przejdziemy do siódmej, ostatniej konkurencji. Jest Grzesiu Szymański, 300 wyznaczone. No i Maciej Hirsch. Już słyszę, jest mała zmiana, że przyspieszmy, proszę Państwa. Teraz Maciek ostatni podnosi 300. A dokładamy od razu 40 kg, czyli będzie 340 kg. Dokładnie uważam, że to było rozgrzewkowe. Teraz nałożymy to, co być powinno na tych facetów. Aleksiej jako pierwszy, drugiej tury 340. Patrzcie, ta różnica już będzie, już zauważalna. Aleksiej ładnie poszedł. No i Izzy Witiszka. Jest zliczony następny Lukas Pogoda. Czech do Czecha. Proszę Państwa, odczuwają te paski po to, żebyście mieli. Panowie sędziowie, stańcie troszeczkę z boku. Do mnie proszę, tutaj po bokach może. A pan, panie reporterze, troszeczkę na kolana. Jest Lukas zaliczony. Tak, żeby ludzie, którzy się na trybunach też widzieli. Ole Martin, kolejny, drugi serii. Ole ma rezerwy, ja widzę, patrzę na jego podejścia. No i kolejny podchodzi Grzesiu Szymański. Dawaj Grzesiu, jedziemy. Maciek już jest sprężony, gotowy. Ale wziął to leciutko. No i w tej chwili Maciek już. Zobaczymy do ciężaru, czy dojdziemy, proszę Państwa. 400 to tu pęknie na pewno. Widzę po ich podejściach na tych 340. Lekko.